Dzisiejsza Ewangelia mówi, wyjaśnia nam tą piękną, głęboką prawdę na temat Eucharystii. Z tych słów możemy wysnuć wniosek, że Jezus wiedział, że nie wszyscy uwierzą do końca w ten wielki dar, jakim jest Eucharystia, gdyż ta tajemnica przekracza ludzki rozum. Dlatego też te słowa mówią o tym, że aby naprawdę uwierzyć w Eucharystię, potrzebna jest łaska Boża, o którą trzeba prosić. I potrzebna jest wiara. Potrzebna jest łaska Ducha Świętego. W Eucharystii Duch Święty działa w sposób szczególny, w Słowie Bożym, przemieniając chleb w ciało Jezusa, przemieniając wino w krew Jezusa. I to jest najważniejszy nasz pokarm, bo jak Jezus mówi, bez tego pokarmu nie będziemy mieli życia w sobie. I nie chodzi tu tylko o to ziemskie życie, chociaż znamy wiele przykładów, jak Eucharystia podtrzymuje chorych ludzi, uzdrawia ich, ale przede wszystkim chodzi tu o życie wieczne, którego wszyscy tak pragniemy w głębi serca. Co robi Jezus, aby umocnić w nas wiarę? Przede wszystkim cały czas pyta mnie, czy naprawdę wierzę w Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii. Czasami słyszymy o jakimś cudzie eucharystycznym, który ma umocnić wiarę ludzi. To wszystko Jezus czyni dla naszego dobra, gdyż tylko w Eucharystii możemy się z Nim w sposób szczególny zjednoczyć, otrzymać tą łaskę Ducha Świętego i otworzyć się na to, aby nasze serce przemieniało się na wzór Jego serca.